Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w pierwszym rozdziale, wersety od 39 do 55? W tych dniach zebrała się Maryja i udała się pospiesznie ku pogórzu do miasta judzkiego. Przybyła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, podskoczyło dziecko w jej brzuchu, a Elżbieta została napełniona Duchem Świętym. Zawołała głośno: „Wysławiona pośród kobiet i wysławiony owoc Twojego łona. A skąd mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Bo oto, gdy do moich uszu doszedł głos Twojego pozdrowienia, w moim brzuchu dziecko podskoczyło z radości. A błogosławiona, która uwierzyła, że wypełnią się słowa, które Pan jej powiedział. Powiedziała Maria: „Wywyższa dusza moja Pana. Rozradował się duch mój w Bogu, moim Zbawicielu, gdyż zobaczył uniżenie swojej służebnicy. Bo odtąd uszczęśliwioną nazywać mnie będą wszystkie plemiona, bo wielkie rzeczy uczynił mi mocny i święte jest Jego imię. Jego miłosierdzie na wszystkie wieki dla tych, którzy się Go boją. Okazał siłę swojego ramienia i rozproszył tych, którzy pysznią się zamysłami swoich serc. Strącił władców z tronów i wywyższył uniżonych. Złachnionych napełnił dobrami, a bogatych odprawił z niczym. Pomógł Izraelowi, swojemu słudze, aby pamiętać o miłosierdziu. Jak mówił do ojców naszych, do Abrahama i jego nasienia na wieki.” Dwie niewiasty, przez Boga szczególnie obdarzone łaską, spotykają się. Maria odwiedza swoją krewną. Szczęście obydwu jest niezmiernie wielkie, ale żadna z nich nie zapomina o swojej pozycji. Wiedzą, że osobiście potrzebują wybawcy, który ma się narodzić, tak samo jak każdy inny człowiek. Werset 47. Do nich także odnoszą się słowa: „Wszyscy zgrzeszyli”. Mówi nam o tym list Pawła do Rzymian w 3 rozdziale i 23 wersecie. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Obie mają świadomość, że są naczyniami łaski i błogosławieństwa. Maria mówi: „Oto bowiem błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia”. W żadnym razie nie nazywa siebie samej błogosławiącą ani udzielającą błogosławieństwa. Pieśń Marii jest bardzo podobna do modlitwy Anny z pierwszej księgi Samuela w 2 rozdziale. Obydwie niewiasty sławią z jednej strony świętość, a z drugiej miłosierdzie i łaskę Boga. Jedno nie wyklucza drugiego. Miłosierdzie, wymienione w tym rozdziale 5 razy, w wersecie 50, 54, 58, 72 i 78. Oraz łaska towarzyszyć nam będą w tej Ewangelii na każdym kroku. Pamiętajmy jednak, że Bóg nie okazuje ich nigdy kosztem swojej świętości. Życie Pana Jezusa, pełne łaski w stosunku do ludzi, można zatytułować „Z wyjątkiem grzechu”. Czytamy o tym w liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale
i 15 wersecie. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Po wzajemnym pokrzepieniu się Maria i Elżbieta rozstały się, aby na swoich miejscach wypełniać zadania dane im od Boga.